Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze na Valance. Tak, dzisiaj rezygnujemy póki co z budowy tych, jak to się nazywało, części elektronicznych. Wkładamy dwa takie. I jeszcze kolejne dwa takie. W sposób mamy gwarancję, że się wyprodukuje tyle, ile trzeba. Chwilowo i tak. Zbudujemy moduły komputerowe po to, żeby ruszyć trochę dalej z badaniami, odkrywkami i tak dalej. I cóż, co więcej mogę powiedzieć? Od tego, od poprzedniego odcinka dużo tam się nie zmieniło. Jedno tylko, co jest pewne, to to, że bierzemy pierwsze jakby rzeczy. I właśnie dotarliśmy do tego, co chciałem też powiedzieć. Zwiedzając sobie wyspę, żeby złapać brakujące życzki, znalazłem na ziemi rudę tytanu, którą, jak się okazuje, te żuczki rozwalają. Więc tak, mamy to i co ciekawe, możemy od razu nauczyć się o super twardych materiałach, żeby je wydobywać. I ciekawe rzeczy, i co my tu mamy? Technologię jądrową, która wymaga od nas behemutium i tego, oto, to. Medycyny super metal. Okej. Takie rzeczy to będziemy mogli później spokojnie zrobić, na razie tymi przejmujemy. O! Przy okazji krzyczą na nas, że mamy level upa, więc sleepy. Skoro mamy dostęp do dronów, to czemu nie? Weźmy to. Teraz weźmy jeszcze taką piękną zdolność, że szkło i stal jest nam potrzebne do teoretycznie niczego tak szczególnie. Się pewnie nadal w niektórych planach są wymagane. No tak, nie usunęło tego z recepty automatyzacyjnych. Ale usunął z recept takich naszych. I tak, jak przy tym jesteśmy, od razu zobaczę, jak tam idzie produkcja obiektywów. Trochę ich jest. Niestety za mało, żeby od razu zanieść sobie do tego. Jak to się nazywa? No. Do muzeum. Ale zaraz powinny być. W międzyczasie powiem tylko, że odebrałem już to, co było wcześniej i... Super komputer jest dalej w produkcji, bo tak trochę miałem lagę. Ale no, ogólnie tak, no... Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale najważniejsze jest to, że po prostu powoli to jakoś ogarniamy. Tak, zapomniałem znowu więcej tych modułów przygotować i plastil przynieść. Brawo, ja. Ale dam radę i tak jakoś. To, co jest ważne, to to, że mamy przynajmniej żuczki i to. Jeszcze tylko dwa ogniwa. Będzie ok. I teraz tak, 5 smaru, 5 biopaliwa. Zapamiętam to. Smaru, 5 biopaliwa, 5 plastilu. Tak, dzisiaj ponownie będzie taki odcinek dosyć luźny jak poprzedni. Ale nie dlatego, że nie chcę robić niczego produktywnego, co stwierdziłem, że warto zająć się właśnie takimi drobiazgami, jako że teoretycznie chyba nam się kończy powoli już content. Więc no, musimy się cieszyć każdą drobnostką, która nam pozostała, bo nikt nie wiadomo, kiedy to wszystko się skończy i co to na mnie wrzeszczy. Baza dronów. Okej. Będziemy musieli ogarnąć sobie bazę dronów, ale to trochę później. Na razie fokus na tym, co najważniejsze, czyli tak, żeby plastil przynieść w końcu. Butelkę na biopaliwo. I co najważniejsze, olej smarowy. Przez co mamy tą wyspę już skończoną. Ale nie mamy nadal tej. Kresi śmieszne, ale nie ma jednego, że takie dziwne wymogi mają. Ładne. O, patrzcie, to jesteśmy my w oryginalnej... Nie, nie jesteśmy, to jest ta tam na zewnątrz, ona miała zielone włosy, mamy fioletowe. I bocik. Okej. Dobra. Przy okazji odbierzmy kolejną nagrodę. Ciekawe, co to będzie. Ulepszenie zdrowia. I kolejny skin, nieprzydatne. Chciałbym coś lepszego, okej. I teraz tutaj muszę przynieść 4 kwiatki, zapamiętam to. No i 4 moduły. No i 5 superkomputerów. 4 kwiatki, 4 moduły, 5 superkomputerów. Czym pierwsze 2 superkomputery, które produkuję, i tak nie są. Na to.
a są raczej bardziej, mówiąc wprost... O, chociażby za pierwszy superkomputer. Z tego co się orientuję, robione właśnie z celem takim, że coś tam miałem do przysłowiowego ulepszenia za superkomputery, więc stwierdziłem, że czemu by nie. Garnę to i... Czy ja nie podniosłem kwiatka? Po tym jak go rozwaliłem? Tak, nie podniosłem. Going. W takim wypadku i... 4 chipy jeszcze miałem przygotować. Na razie nie produkujemy chipów, więc z tym będzie trochę gorzej. Ale no. Zaraz się to poprawi. Ja teraz założyłem, że tu produkuję stal też na tej wyspie. Wow. Jestem. No cóż. No cóż. Nie będę ukrywał, stal jest naszym na razie największym ogranicznikiem postępu. Tak. W przypadku assemblerów raczej więcej nie mogę tu postawić. Póki nie zrezygnuję z produkcji stali albo produkcji butelek. To chyba będzie lepsze dla wszystkich ogólnie, bo co nam tam po butelkach. Assembler wymaga od nas jeszcze 4 plastila, których mamy też dosyć dużo. Ale tak. Teraz kiedy już go możemy postawić, to... Pytanie tylko, czy będzie wystarczająco prądu, czy on żarł tylko 2, czy więcej. Nie, żarł więcej niestety. Żarł 4. Zatem gdzie musimy spowolnić produkcję stali tutaj, jeśli chcemy. Albo dostawić kolejny panel słoneczny. Dobra. Więc tak, ty assemblerze. Chociaż będę tego pewnie żałował. Twórz części elektroniczne. Teraz tak, potrzebujemy jeszcze 2 soczewek, jeśli się nie mylę. Zaraz wezmę. I tak, tutaj wszystko załatwione. Gorzej, że te dwie będą się mordować nawzajem, ale no. Życie po prostu. Nadal pracujemy na zwykłym oleju smarowym. Jest to sens? Nie, jest sens. Nie będę taki podły. Ogarnij dostawę już jednak tego lepszego oleju smarownego. Czemu nie? Na super smarze przecież będzie dużo lepiej działało. Nie ukrywam, produkcja komputerów teraz będzie dla nas bardzo istotna. Czym tak, zwykły smar nadal tam będę starczał, bo w sumie czym by nie? Super smar, nawet jeśli będziemy eksportować w pierwszej kolejności, to... Nie powinien tak się szybko skończyć. Jak skończy się tutaj na smarowanie, to już idziemy na super smarza. Też nie pamiętam, co to było naprawdę, co od razu wezmę te 2 komputery, żeby móc je dokończyć. Te tamte rzeczy, o których mówiłem, że teoretycznie chyba miałem z nich do zrobienia. Na wszelki wielki weźmiemy jeszcze plastila. Trochę, no, dużo. Nawet bardzo dużo, ale no, nie przejmujmy się. Tak, wiem, że to ona będzie to dla nas to miała. Dobrze, wskażę plastila. Niestety w ekwipunku i więcej miejsca w oksygenatorze. Bo u tego kolegi już niestety mamy wszystko. Tak. Teraz oddajemy kwiaty. Co jeszcze miałem w sumie? Aha, w końcu to. I zobaczymy, jaka piękna będzie tutaj grafika. Czy w sumie obraz. I co my tu mamy? Te dzikie... Skorpiono cośki, martwego kraba i kości. Okej. Okay. Adekwatne. Co jest nagrodą za to? Więcej zdrowia i kolejny skin. Jeszcze tylko 4 takie. Tutaj 5 komputerów i 5 tego jakiegoś chłodziwa. Będzie ogarnąć, więc... Zobaczmy po prostu, jak robi to chłodziwo całe. Póki co weźmy sobie jeszcze jakiegoś innego pięknego skina. No, już trochę mi się znudził ten, którego mieliśmy. Zostańmy krzyczącą jaszczurą, bo czemu by nie.
Podejrzewam, że jeśli chłodziwo się gdzieś robi, to będzie to gdzieś tu. Super chłodniejszy płyn. Czymkolwiek to będzie. Ale tak, super chłodniejszy płyn. Za tym idzie, musimy dostawić kolejną produkcję. Bo tutaj jak już produkujemy, to będziemy produkować dalej. Tak, jedna fabryka na super chłodniejszy płyn, bo więcej nam nie potrzeba. Jak sok oraz kwiat z kaktusa. Jako, że tutaj produkujemy takie rzeczy, to już będziemy dalej tutaj produkować. Ale szczerze myślałem, że czy nie lepiej byłoby to przenieść morze na wyspę. O treści pustyny na wyspę. Teraz tylko pytanie, czy w sumie na pustyni mamy jeszcze wolne miejsce? Gdzie będzie wolne miejsce, jeśli wyłączę jednego strażnika? Nie ma go. Dobra, ale tak czy inaczej szybko w przypadku bota zbieracza jednego. Jak wiadomo, są darmowe. Mam tak rozwinięte to wszystko. I czego brakuje? Chipów. Ale chipy na szczęście się tam robią. Tak. Ty, kolego, będziesz zajmował się niezwykle ważnym nowym zadaniem. O treści. Kaktusy. Ale teraz dopiero skojarzyłem, że to by tam... Czy nie muszę na podłogę rzucać, jeśli to by tam ma być gdzieś transportowane. Tak czy inaczej, będziemy mieć super chłodniejszy płyn. Jako, że nie wiem do czego jest, to będziemy go magazynować. Tak. Może później jeszcze jakąś produkcję mega chłodziwa dorzucę. Ale to może później. Teraz, kiedy je eksportujemy, to może się przydać, bo... Tego co widzę, to nawet teraz nasze tutejsze fabryki go nie dostają, więc... Może to być głupie, ale dostawię trzy fabryki. A właśnie... Persmar. Wiem, że dadzą radę. Robić się z materiałami. Teoretycznie, więc... Tylko kwestia tego, żeby... Nie przestali się wyrabiać. Chociaż okej, soku jest tyle tutaj, że... Chodźmy, żeby przystali. Jak tak patrzę, to wszystko tutaj działa bardzo sprawnie. A jak ja lubię to nasze... Późne granie w te nowe lance. Co jak co, ale po prostu jestem wielkim fanem gier tego typu. W szczególności jak mogę sobie spokojnie grać i nie jakoś tryhardować czy coś. Oczywiście wiem, że też mi się zdarzają takie momenty, kiedy chcę próbować twardo. Ale nie zawsze tak. Czy coś tego wygotowałem do kupienia? Osobisty statek kosmiczny. Od razu wezmę. Na razie nie chcę się w to bawić. Chociaż stację kosmiczną też warto byłoby chyba zobaczyć, wcześniej czy później. No, szczerze mówiąc, warto by było. Ale tak... Zobaczmy, jak w ogóle tutaj jest sytuacja. Chyba jest... W sensie jest tak, jak była. To jest bardzo smutna sytuacja, inaczej mówiąc. Mamy tutaj dwóch ogarniaczy. Ale niestety nie wyrabiają ze wszystkim, więc... W ramach chęci pomocy odbiorę stal sobie tutaj samemu. Jak widzicie, mamy jej dużo, tylko... Nasze boty nie mają czasu, żeby ją zebrać w system. Kategorycznie smutne. Więc tak, weźmiemy to za nich. Położymy stal gdzie trzeba. I boty sobie już jakoś dalej poradzą ze wszystkim. Mhm, będzie dobrze. I teraz tak. Że krzyczą na nas, że skończyli robić nasze pierwsze ulepszenie. Czyli jeszcze większy kwipunek. Jej. Mam achievement za odblokowanie 25 skinów. Ciekawe, że teraz. Nie wiem, czy dostanę to z jakiegoś skin. Nie, dobra, po prostu z opóźnieniem dostałem. I w takim razie wydajność tego, czego tlenatora, czy co tam jest. Jak co widzę, to chyba będzie ostatnie
ulepszenie. Wow. To faktycznie musimy się zbliżyć już powoli do końca. Ale dobra. Co ja teraz w sumie jeszcze miałem zrobić? Ja pamiętam, to byłoby fajnie. Tak czy inaczej, wiem, że muzeum, ale nie pamiętam już, co tam w tym muzeum konkretnie było potrzebne. Jeszcze raz zobaczmy. 4 zwykłe chipy, 5 płynu, 5 komputerów. To są z tych osiągalnych teraz. I 5 sztuk tytanu. W sumie mogę też zacząć produkować, ale... To mi dobra, zaczniemy produkować sztabki tytanu. Tylko to będzie wymagało od nas oswojenia tytanowej wyspy. Czy jestem w stanie to zrobić? Prawdę mówiąc, nie wiem. Ale okej, zacznijmy od najważniejszych rzeczy, czyli... Nie wziąłem plastiku, żeby postawić sobie tlen. Okay. To nie jest dzika wyspa. Nie wiem, czemu o tym myślałem. Ale tak, antena. Teraz tak, a zaraz mamy pizzę. Powiedzmy, że na początek 1 zaawansowany, a nawet kolejny 2 zaawansowane na węgiel. Tak. Tak. Tutaj tytan. Tytan. Nie będziemy tu jakichś wielkich procesów robić. Więc tak, potrzebujemy 2 zbieraczy, 1 garniacza i obrońcę. Powinniśmy dać radę to jakoś zrobić wstępnie. Więc tak, jesteśmy tutaj. 2 zbieraczy, 1 garniacz. Jak ja na nich mówię, 1 obrońca, okej. Okay. W sumie możemy też 3 zbieraczy. Ale nie, 2 powinna wystarczyć. Nieważne, jak trudno będzie produkować ten tytan. Na razie go nie potrzebujemy, więc jak zawczasu już będziemy tam robić sobie zapasy, to może być lepiej. I tak, póki pamiętam, jeszcze 3 te plastiki, żebym miał podpięcie do tlenu. A jednak wypadałoby mieć, czym oddychać, nawet na tamtej wyspie. I podpięcie jest. No i tak, groźne żuczki, niestety. Tak, zbieracz gazonka, zbieracz tytan, ogarniacz, obrońca. Pomogę mu, bo w sumie czemu nie? Wow. Szybko teraz tracę tę energię po ostatnim lepszeniu. Ale no, podoba mi się. Podoba mi się. Nie będę kłamał, że nie. Szybko jestem w stanie wyeliminować większość wrogów, więc jest fajnie. Okej. Okay. No i ta wyspa jakoś sobie będzie radzić. Sama ze sobą. Prawo. Produkcja stali, jak mówię, nadal jest tym patlinekiem, ale... Głównym problemem nie jest sama stal, co raczej ta wyspa. Teraz tak. O, nie mamy już kontraktów. Przecież teraz możemy sprzedawać plastil. Albo pakiety stali. No i te później jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy. Nie potrzebuję tego chwilowo, więc... Chwilowo rakieta będzie nieaktywna. Może to i dobrze. Tak, 5 komputerów potrzebowałem. Jak widać, jeszcze... No jeszcze ich nie ma. Ale to niech się powoli produkuje. Nie ma co przyspieszać. Że krzyczy na mnie już informacja. Z tym też się po nim damy. Przyspieszę jeszcze drona bardziej, bo potrzebnie. I tak. Skoro nie ma już niczego tutaj takiego do zrobienia, wiem, że nie chcę tą stację kosmiczną i tak dalej, ale chyba sobie polecimy. Wszystko jest na tyle spokojne, że powinniśmy dać radę. Gorzej tylko, że będziemy mieć same komputery, jak wrócimy. Tych chipów nie będzie. Ale cóż się mówi nam w życiu. Tak czy inaczej. Ja bym chciał tą rakietę postawić. Nie ma miejsca. Przez co bałagan zrobiłem. Niestety.
Ale tak, interakcja? Była jeszcze jakaś inna opcja, ale nie zobaczyłem. Sru, w takim wypadku, jesteśmy na stacji kosmicznej, co to jest nowy achievement. Ktoś na nas krzyczy. Witam cię na stacji kosmicznej. To bezpieczna przestrzeń. Miejsce spotkań. Możesz tu zrobić nawet zakupy. A ja jestem dumnym zarządcą tego miejsca. Ale nie jestem już tym, co kiedyś. Największy inwestor wyjechał jakiś czas temu. Kto wie, może to właśnie ty możesz mi sprawić, by znów zapanował tu gwar. Co tam dla mnie masz? A co chodzi? Otwórz sklep. Czy nowy sklep? Okej, czyli pieniądze są teraz po to, żeby inwestować jeszcze tutaj w jakieś sklepy na stacji. Okej, podoba mi się. Teraz sobie tu pogadamy, zobaczymy, co tam jest. Co tam dla mnie masz? Kolejny... 600 kolejny sklep? Dobra. Accepted. Ile mogę, tyle będę tutaj ci dawał, bo czemu nie w sumie? Okej, na następny nas nie stać. Następny sklep potrzebuje 1000. Dużo. Dużo. Damy radę raczej to ogarnąć, ale tak. Ładne sklepiki. Może przyznać pixel art. Może i prosty, ale piękny. Ale tak. Gargar, najlepsze ceny i produkty, bla bla bla. I tak nie ma tu innej alternatywy. Doliczyć reklamówkę? W sumie to mamy maszynę do klonowania zwierząt. To trzeba będzie ogarnąć. Kolejne mega piece i pakowacze. Chyba powoli mamy te rzeczy, które mogą nam pomóc, to jeszcze odratować te moje plany. Ale tak, już do klonowania zwierząt na różne strony, znaczy strefy pakowania. Teraz biorę. Będziemy mogli robić grubsze strefy. Więc super. Tak, rakiety nie, farmy były, więc mnie to nie interesuje. To są przepisy na tworzenie tych rzeczy. I mogli sami to produkować, kiedy chcemy. Dobra, 2250 to jest nasz cel, żeby móc spokojnie pakowacze ogarniać. Ty co tutaj gadasz? Przejdźmy się po polu asteroid. Czy to bezpieczne? Na pewno. A skafandr kosmiczny? Skafandr, który umożliwia kosmiczny spacer, nie jesteśmy. Szkoda. Ale widzę, że są jakieś fajne rzeczy. Okej. Widzę, że jednak może sprzedamy dużo więcej niż myślałem. Tak czy inaczej, wracamy na naszą planetkę. Yippie. Po prostu yippie. Ile mam komputerów? Ale jeden? Okej, drugi się produkuje. Chyba może wyłączę jeszcze też produkcję automatyczną komputerów. Chociaż w sumie... Nie, dobra, niech się robią. Niech się robią. Ja powoli będę to wszystko tutaj dostarczał. W sumie co mogę wam powiedzieć? Chyba będzie to najwyższy czas, żeby skupić się na bardzo ważnych rzeczach, jakim będzie generowanie zarobków. Tak, w takim wypadku najlepiej byłoby pakować teraz stal, żeby ją wysyłać. Na sprzedaż. Albo zająć się eksportem plastila. Pytanie tylko, jak idzie produkcja plastila. Najwięcej tam go nie mamy. Tylko 60. Ale czego wina tu jest? Dobra, wina tego, że wyłączyłem eksport stali. Dobra. Jeśli zażegnamy kryzys stalowy, jak ja to nazywam, to powinno być okej. Kryzys stalowy zażegnamy, jak zarobimy, więc... Time to make some money. Ale zanim jeszcze co, to zrobię najgłupszą rzecz, jaką mogę. Rozwalę wszystkie strefy. I zrobię jedną, wielką, po prostu strefę na każdy materiał. Zamiast czterech miejsc, 9, to może być to, co nam trochę pozwoli. Ja teraz będę wrzucać pod antenę, niestety.
okej. Nie jest to zła opcja, żeby wyrzucać pod antenę. Jest tak. Duża strefa... nie to. Duża strefa na miedź. Duża strefa na żelazo. Okej. Wszystko ogarnięte. Jest miedź. Żelazo. Ruda żelaza. To. Okej. Ruda miedzi. Jak będą mieć wolną chwilę? A, tutaj będzie można tak łatwo to zrobić, proszę. Dużo mniej miejsca zajmuje, jest pięknie ogarnięte. I tak, tej czwórki ogólnie zostawiamy, bo... po co ich zmieniać? No ale jest! Jest zrobione. Jest zrobione, jest dobrze. W sumie w tym momencie... gdybym nie potrzebował jeszcze kogoś, kto będzie kamień zbierał... to bym miał wszystko załatwione. Miałbym trzeciego garniacza i byłoby dobrze, po prostu. No dobra, wybaczcie cięcie, ale musiałem zająć się paroma rzeczami i... faktycznie teraz zacząłem myśleć. Okej, tu jest trochę kamienia. Ale na antenie nie mamy miejsca, niestety. Jak są problemy z miejscem, to też przy okazji od razu zróbmy duże składowisko patyków. I powiedzmy naszemu zbierczowi patyków, słuchaj, ty dostarczysz do dłużej. Ale wszędzie, gdzie będą jakieś tam problemy z miejscem, to najlepiej tak zrobić. Jedna duża strefa to jest warta więcej niż dwie małe. Samo to już daje nam przewagę na ten, na obszarze. Zajmuje miejsca, no... teoretycznie mniej. Trzy małe. Okej, a jeśli przy tym jeszcze jesteśmy, to tak... tutaj też musimy zrobić już wielkie sprzątanie tego. Zrobić tak wspaniałą rzecz, która się będzie nazywała dosłownie po jednej strefie na takie badziewia. Jak jedna strefa na żelazo i jedna na rudę żelaza. Będziemy mieć już żelazo. Tu będziemy mieć żelaza. Tu nie trzeba niczego zmieniać. Woda. Oj, woda, tak, definitywnie duża strefa na wodę. Też będziemy mieć dużo mniejszy tutaj tłok. Jednak ze względu na jej zapasy, zrobimy dwie duże strefy na wodę, nawet. Jeśli będzie trzeba. Czy nasze boty ogarniacze powoli tam się tym zajmą? Ale nie ma co ich pośpieszać. Teraz tak, składowisko na plastik trzeba trochę wyczyścić. Właśnie, w sumie składowiska na takie inne materiały też możemy już powiększyć, bo czemu by nie. Dosłownie, po prostu niszczę składowiska wszystkich jakichś takich materiałów, które się teoretycznie już nie mieszczą. Będzie nagle pięknie, ładnie, kolorowo, fajnie. Zacznijmy więc teraz tak, na miedź. Miedź, ruda miedzi. I teraz tak... to mogę też rozwalić, bo to w sumie nie ma żadnej wartości wielkiej. Jest tak, jedna duża strefa na szkło, jedna duża strefa na ten, na stal. Jak już stal kiedyś będziemy mieć, więc... będzie to co prawda jedna strefa, którą robię kiedykolwiek, bo stali i szkła aż tak nie potrzebujemy. Jest tak, jedna duża strefa. Chyba trzeba będzie tu naprawdę przemeblowanie zrobić. Chciał tutaj to wszystko lepiej pomieścić. Ale okej.
Ciepło i stal teoretycznie mają swoje miejsce. Jest tak. Kolejna. Czy to musi być duża strefa? Nie, mała chyba wystarczy. Na jagody. Bo nie kojarzę, żebyśmy zbierali jagody szczególnie, więc no. Szybko się to ogarnąć. Teraz tak samo zrobimy na razie z plastilem. Z czym jeszcze w sumie? Plastil. CPU komputer. Dobra. Czyli tak, żeby było lepiej. Plastik. Plastil. Jak ja mówiłem, to CPU, ale to są te podzespoły po prostu. Części elektroniczne. I na końcu komputery. Chociaż nie jest to najmądrzejszy pomysł, żeby ten... je gromadzić, bo tak naprawdę gromadzenie ich spowoduje, że będziemy się w nieskończoność potykować. Dobra, powiedzmy, że po prostu części elektroniczne... Nie, dobra. Na to nawet nie ma co robić składzika, niech to po prostu siedzi w swoich maszynach. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. I dobra. Skoro takie tutaj oczywistości są ogarnięte. Składzik patyków. No tak. Robimy duży składzik na patyki. Ale poza tym, że zrobimy duży składzik na patyki. I co? To przydałoby się też sprawdzić, co jeszcze takiego mamy. Czy musimy zbierać w ogóle jeszcze żelazo? Teoretycznie, ale z sentymentu dla sytuacji to mogę zarobić. I tu będą patyki. Tak, jak jest... Chociaż nie, właśnie o to chodziło, że w sumie... patyków już nie zbierajmy, zamiast tego zróbmy coś lepszego. Ale to za chwilę. Najpierw muszę jeszcze... znaleźć jedno miejsce, gdzie zaakceptuję transporter. Okej. Okay. Kamień. I właśnie zamiast zbierać patyki, zatrudnię cię do odkamieniania naszej wspaniałej wysepki. Czy to dostarczą bezpośrednio na eksport na wyspę kamienną? U, 50 płynów do chłodnicy. Na której to teraz, dzięki temu, nie będziemy już zbierać kamienia? Dziękuję ci, bocie kamieniarzu. Byłeś wspaniałym towarzyszem. Niedoli. Ale zamiast tego dodamy tutaj kolejnego ogarniacza, jak ja na nich mówię. Na razie jeszcze tu są to takie małe jakby chaotyczne, śmieciowe. Ale spokojnie, niedługo się ich pozbędziemy. Z tych patyków. Sobie tu leżą nawet, ale ja ich nie chcę. Dobra. Podam trzeciego garniacza, czyli trzeciego bota logistycznego. Może to wystarczy, żeby... w końcu zajęli się wszystkim, bo widzę, że teraz nawet czasu nie mają na dostarczanie materiałów do tym... co się nazywa? Wszystkiego i w ogóle pierwsza sztabka tytanu. Wow. Bardzo wolno się to produkuje. Więc tak, dobrze, zrobiłem, szykując od razu produkcję. Chociaż, jeśli coś się wolno robi... nie będę mega piecy robił. Nie ma sensu. Ale po prostu postawmy tego więcej. No cóż, wybaczcie kolejne cięcia, ale tak... życie. No i tak się raczej. Skoro tak wolno się robi, to... dostawienie dodatkowego pieca, czy dodatkowych piecy nie powinno być problemem. Tutaj pomogę trochę też zdobyć, no i no, powoli będzie się tutaj produkować, jak będzie to kiedyś potrzebne, to będzie. A tutaj z trzecim botem ogarniającym, czy wygląda to jakoś sensowniej, solidniej? Nie. Ale, mimo tego, że nie wygląda sensownie i solidniej, to wierzę naprawdę doszczętnie, że
z może niewielką pomocą z mojej strony da się to ogarnąć. Ja właśnie przy okazji koledzy wytudnię do anteny. Nie. Wy macie tutaj składziki piękne, do których musicie zanosić. Dobra. Mamy 3 boty, które teoretycznie powinny ogarniać wszystko. Proszę, nie mówcie mi, że one nadal nie będą wyrabiać. Właśnie, w sumie. To jest może kiepski pomysł, żeby to było. Róbmy inaczej. Jeśli o to chodzi... Ustawmy coś takiego, kto, że może być max połowa na każdym z nich. Więc po prostu... Pakujcie, ile wlezie. Jak zobaczysz, przestanie się tutaj to ogarniać... To wtedy... Zobacz, to nie ma sensu, co chciałem powiedzieć. Zrobimy może inaczej, po prostu zdobądźmy dodatkowe pakowacze. Będzie dobrze. W związku z czym musimy nowe zamówienie realizować. Pakować stali na razie nie mam jak. Niestety. A to jest za trudne, więc... akceptuję to, niech będzie. Będziemy handlować plastilem. Ale jakikolwiek się zachował. A widzę, że się chyba zachował. I właśnie jak coś z tym... Produkcja tego paliwa jest świetna. Widzę, że tutaj już się zacięła produkcja. Dobra, będzie okej. Wystarczy smart dla wszystkich. A co za tym idzie? Zostawmy kolejne te słoneczne panele. I zróbmy kolejną fabrykę. A, tylko tym razem trochę innego typu niż ta poprzednia. Bo teraz znowu chcę dodatkowe produkcje plastilu. Dwie nawet. Ktoś powie, że to jest dużo. Ja powiem jak najbardziej. Ale czuję, że chwilowo nawet, nie mówię, że na stałe, ale chwilowo musimy przyspieszyć produkcję plastilu, jeśli mamy nim handlować. A prawda jest taka, że handlować musimy, jeśli chcę zarobić na przepis na pakowacze. Właśnie, mogę to stąd kupić? Nie, muszę kupić tam sobie. Okej. Okay. Niech i tak będzie. Ale nie wiem, czy nawet potrzeba tutaj stawy kamienia, te kroby same. Wystarczająco chyba produkuję. Teoretycznie tak. Może to wydać się głupie, ale... Zatrzymałbym już produkcję stali tutaj. W ten sposób. Pewnie czyściłbym wyspę. Może to być smutne, że stali już nie będę produkował, ale... Zrobiłbym to trochę inaczej. Wszystko. Elektryczny megapiec. Potrzebuje... 8, więc rozmontowujemy panele, które nie są potrzebne. Żeby ta wyspa była jak najmniej po prostu zaśmiecona. Bo jak też mówiłem, chcę trochę tutaj posprzątać i tak dalej. I teraz tak. Następnym krokiem będzie tutaj ogarnięcie kolejnych dwóch pakowaczy, które będą zajmować się tym razem pakowaniem tego sztabek. Jak już sztabki będą zapakowane, to będzie można spokojnie sobie tutaj właśnie ogarnąć
dalszą produkcję. Ale no, chwilowo po prostu tego nie będzie. I moim zdaniem to też nie jest tragedia. Damy radę szybko co teraz zrobić. Dzięki temu. Dobra. Przy okazji recepty już tutaj nastawię wam. Czemu by nie? Okej. 75 stali. Z... Nie wiem tam ile tam było tych paczek, ale no, z kilku paczek, tak na łatwiej mówić. Okej. I jak przy okazji tutaj produkcja, wszystko w jak największym porządku, oczywiście. Jest tak. Pamiętam jeszcze o tym, że było zlecenie na 5 takich butelek, więc od razu się nim zajmiemy. Biorę też te komputery. I teoretycznie chyba kolejną wyspę dzięki temu skończymy. No i na tym też zakończę ten epizod, bo trwa już 40 minut i... Tak, skończymy wyspę. Co ciekawe, znowu dalszą wyspę niż to tutaj, bo nie mam chipów. Ale tym samym mogę chwilowo wyłączyć produkcję komputerów, żeby skupić się na chipach. Moim zdaniem tak, sukces. I jak będzie wyglądać to tutaj? Piękna. Odbierzemy nagrodę, czyli znowu zwiększenie pewnie HP-ków. Kto by się spodziewał? Jak no? Jak mówię, ja kończę odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście zadowoleni i tak dalej. Jadę. Wiadomo o co chodzi. Jak mówiłem, wyłączam obsługę tego sprzętu przez boty. I niech się po prostu nagromadzi trochę chipów. Może inaczej nawet. Niech się zrobi 5 chipów. Wstać nie da się wstać 5, więc... No, przypilnuję ogólnie mówiąc, żeby tutaj trochę tego było. Tak samo przypilnuję, żeby zarobić 2,250. Następny epizod. No, jeśli się uda wszystko dobrze ogarnąć, to będzie już ogarnianie nowego, lepszego systemu produkcji stali. Dobra, to teraz już tak na poważnie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.